Pytanie użytkownika Wielki Fan. Twój bokserski autorytet. Mój bokserski autorytet. Kiedyś Andrzej Gołota, bo na pewno na jego walkach wychowałem się i był to swojego czasu idol, tak. Na pewno nie tylko mój, ale wielu młodych chłopaków wtedy, w tamtych czasach. Ale tak naprawdę jakoś nigdy nie miałem swojego ideału i takiego pięściarza, na którym się wzorowałem, tak. Zawsze jakoś starałem się wykreować swój styl i dążyć do tego, żeby jak najlepiej boksować. Miałem świetnych szkoleniowców w mojej karierze i to może bardziej ci trenerzy byli takimi moimi mentorami niż jacyś zawodnicy z ringu. Także ci trenerzy, przez których przeszedłem, już nie chcę mówić wszystkich nazwisk, tak, bo mógłbym kogoś pominąć, na pewno dali mi bardzo dużo i każdy z trenerów coś włożył w moją karierę. Kolejne pytanie tego samego użytkownika. Jakie rady dałbyś początkującym bokserom? Na pewno wytrwałość na treningu. Na pewno nie możecie się nigdy poddawać. Zawsze musicie dążyć do celu. Wytyczyć sobie gdzieś tam wysoko cel i do niego dążyć. Pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wiara czyni cuda i myślę, że ta wiara w samego siebie, mocne treningi sprawią to, że będziecie lepszymi zawodnikami i dojdziecie jak najwyżej. Pytanie użytkownika Huber. Co twoim zdaniem zmieniło się w twoim boksie od walki ze Stevensonem? Oczywiście oprócz doświadczenia, którym samej walki się nie wygrywa. Jak byś teraz z nim zawalczył? No tak, doświadczeniem walki się nie wygrywa. Doświadczenie przez te trzy walki na pewno zdobyłem. Co się poprawiło? Poprawiło się na pewno to, że biję więcej ciosów. Są to ciosy, które biję w kombinacjach. Tak jak mówiłem wcześniej, no trzeba po tych kombinacjach, po tych zadawanych ciosów wracać do ścianej obrony, do uników. To na pewno trzeba poprawić. Także myślę, że ta moja ofensywa poprawiła się na plus. Te trzy walki z Numbu, z Chavezem i z Cleverly no na pewno dały mi też dużo pewności siebie i wiary, tak, w to, że no jestem w tej czołówce i że w tym rewanżu ze Stevensonem teraz mogę wygrać. Co bym poprawił? Na pewno muszę zacząć troszeczkę aktywnie boksować od tych pierwszych rund, jeżeli miałbym stoczyć walkę ze Stevensonem, walkę rewanżową. Troszeczkę ta walka słabo się na mnie zaczęła, bo już w pierwszej rundzie leżałem i to podcięło mi troszeczkę skrzydła. Później chyba w piątej bodajże rundzie cios na dół tak samo i ta walka, ten start w tej walce zaczął dla mnie się no nie bardzo, tak, trochę podcięło mi to skrzydło, tak jak mówiłem. Co bym zmienił? Na pewno bardziej agresywne boksowanie od pierwszych rund i myślę, że to przyniesie efekt na te późniejsze rundy. Pytanie użytkownika Dermina. Czy w szkole byłeś zawsze najlepszy w zawodach sportowych? Czy byłem lepszy? Na pewno starałem się być lepszy, tak naprawdę już nie pamiętam. Na pewno byłem takim chłopakiem, który gdzieś tam był takim gościem, który ustalał jakoś składy piłkarskie, tak, w szkole graliśmy dużo w piłkę, czy po szkole, tak, ustawialiśmy składy i graliśmy w piłkę na różnych turniejach, tak, starałem być się jak najlepszy, czy to w biegach, czy to graliśmy w unihoka, czy w piłkę na sali, czy robiliśmy jakieś ćwiczenia, to na pewno ta ambicja sportowa już była od tych młodych lat i myślę, że też to, że byłem praktycznie najmłodszym chłopakiem w rodzinie, miałem starszych braci, to na pewno też miało jakiś oddźwięk, bo zawsze no, chciałem im dorównać. No i tak samo w szkole, tak? Chciałem być zawsze lepszy od tych moich rówieśników.
Kolejne pytanie teraz samego użytkownika. Czy czujesz ból podczas walk, czy działa adrenalina? No, adrenalina na pewno działa. Bólu nie czuję. Jak czuję, no to jest ten ból po walkach na drugi dzień, kiedy jesteś tam obity tak i ma się te zakwasy po walce, czy jakieś siniaki, czy rozcięcia. Dlatego ten ból jest zawsze na drugi dzień, tu na pewno w walce, w ferworze walki ta adrenalina działa i tego bólu przy przyjmowaniu ciosów nie ma, tak? Bardziej może przy jakichś rozcięciach, kiedy złamałem rękę w walce z Carpentier, wtedy po w pierwszej chwili tego nie czułem, ale po przerwie w narożniku na pewno ta ręka bolała i wtedy było czuć ten ból. Także tak jak mówię, jeżeli chodzi o przyjmowanie ciosów, to tego bólu nie czuć, ale no na drugi dzień po ciężkiej walce na pewno ten ból daje się we znaki. Ostatnie pytanie od tego samego użytkownika. Czy broda amortyzuje ciosy w jakimkolwiek stopniu? Chyba nie. Ja nie mam dużej brody, także chyba, jeżeli chodzi o mnie i o moją brodę, to chyba nie. Czysto trafiony zawodnik, czy ma brodę, czy nie, to na pewno zaliczy deski i myślę, że broda w niczym nie pomaga. Pytanie użytkownika Def. Który z momentów swojej bokserskiej kariery wspomniesz najlepiej, a który najgorzej? Było parę fajnych momentów w mojej karierze. Jednym z takich momentów była na pewno walka z Gabrielem Campillo na stadionie White Sox. Była to walka bardzo zacięta, wyrównana. Na pewno w tych paru rundach wtedy Campillo był lepszym zawodnikiem, szybszym zawodnikiem, no ale ja pokazałem ten charakter, że walczy się do końca i mimo tego, że na kartach sędziowskich chyba tę walkę przegrywałem minimalnie, ale pokazałem, że potrafię wrócić, miałem wtedy rozcięte oko, troszeczkę ta krew spływająca do oka przeszkadzała mi w widoczności, ale pokazałem swój charakter, że potrafię przełamać zawodnika, mimo to, że w tych dwóch, trzech rundach przed tym, jak skończyłem go, no nie czułem się dobrze. Było takie troszeczkę kryzys w tej walce, ale wróciłem i wygrałem, także wtedy pamiętam, że bardzo cieszyłem się z tej wygranej, bo była bardzo zacięta walka, ja skończyłem Campillo przed czasem. Parę razy byłem wskazywany na porażkę, choćby z paroma zawodnikami i te walki wygrywałem. Także przykładowo Glenn Johnson, tak, który no był tutaj faworytem, wychodził, żeby dopaść młodego wilka, że tak powiem, a ja tą walkę wygrałem, także później miałem parę fajnych momentów, także myślę, że te dwie walki to te momenty, z których najbardziej się cieszyłem. A który najgorzej? Które najgorzej? Porażka chyba z Findlayem, bo ta porażka chyba najbardziej mnie bolała. Pierwszy raz w telewizji Polsat, fajna gala, no i przegrana przed czasem, tak? To ta walka mnie najbardziej bolała, już nie chcę jakby mówić, dlaczego przegrałem, dlaczego nie, ale ta porażka najbardziej bolała. Co do tych jeszcze fajnych momentów, no to na pewno walka z Julio Cesarem Chavezem w Kalifornii, to na pewno będzie należało do moich najlepszych wspomnień z mojej kariery zawodowej. Tak samo byłem wskazywany na porażkę, a pojechałem do Kalifornii i pokazałem, że potrafię wygrać przed czasem. Chavez się poddał, także świetny wyjazd, mieliśmy świetny obóz, później świetny wyjazd do Kalifornii. Dobra ekipa w Kalifornii mi towarzyszyła, był dobry klimat i na pewno ten wyjazd też mogę zaliczyć do jak najbardziej udanych i do tych, z których mogę się cieszyć. Pytanie użytkownika Aaron.
Mistrzu, czysto teoretycznie, myślę, że to ważne pytanie dla wielu ludzi. Jaka jest według Ciebie granica wieku, by zacząć trenować i móc dużo osiągnąć w boksie? Mówię o wysokim poziomie. Jaka jest granica, żeby zacząć trenować? Są różne granice. Różni zawodnicy zaczynali w różnym wieku. Ja zacząłem, kiedy miałem bodajże 12 lat i wtedy ta moja kariera pięściarza amatorskiego się zaczęła. Także różnie. No, niektórzy zawodnicy zaczynają bardzo młodo w wieku, tak samo jak ja zacząłem 10-12 lat. Po paru latach boksowania spalają się i ten boks ich już nie cieszy, tak, bo po przykładowo 5, 6, 7 latach są naprawdę świetnymi amatorami, fajnie wygrywają walki juniorskie, a później kiedy przychodzi czas seniora, przejście na boks zawodowy, wypalają się i nie są takimi samymi pięściarzami, jak byli za kadeta czy za juniora. Także myślę, że tutaj dużo zależy od zawodnika, od tego, jak ten zawodnik jest prowadzony, tak? Także ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jaki wiek jest dobry. Niektórzy zaczynają w wieku 18-20 lat i bardzo szybko się rozwijają. Tutaj takim szybkim przykładem może być Brian Jennings, który tak naprawdę zaczął boksować mając 20 parę lat, tak? Już nie pamiętam dokładnie ile, ale walcząc z Arturem Szpilką, tam boksował chyba dopiero 6 lat, tak? Czy 5. I naprawdę no, jest to taki zawodnik, który potrzebował mało czasu na to, żeby stać się światowej klasy pięściarzem wagi ciężkiej. Także tak jak mówię, no, ta rozbieżność, jeżeli chodzi o wiek, jest różna i zależy to bardziej od człowieka. Ale moim zdaniem, no, jeżeli chodzi to jak najszybciej, tak, jeżeli chodzi o to boksowanie. Myślę, że wiek 12-14 lat, żeby zacząć, jest takim wiekiem dobrym. Na pewno wcześniej trzeba dbać o to, żeby młody zawodnik czy młody dzieciak na pewno się rozwijał sportowo, tak, gimnastyka, basen, aktywne prowadzenie młodego chłopaka i później już ukierunkować na jakiś sport. Pytanie użytkownika Free Fighter. Andrzej, jaka jest według Ciebie pierwsza trójka pound for pound? Myślę, że w tej chwili po odejściu Floyda Mayweathera moim zdaniem pierwsze miejsce zajmuje Golovkin. Drugie miejsce dałbym Tysonowi Fury, który no, zabrał praktycznie wszystkie pasy Kliczce i dlatego drugie miejsce, trzecie miejsce myślę, że Alvarez i to jest moja trójeczka. Pytanie użytkownika Jemec. Czy zdarzyło Ci się kiedyś skorzystać ze swoich umiejętności poza ringiem? Zdarzyło mi się że tak powiem wielokrotnie w moim całym życiu. Już nie chcę tutaj przytaczać jakichś przykładów, tak, czy wspomnień, ale zdarzyło się parę razy. Boks akurat pomógł mi w tym, że mogę tu powiedzieć, zdołałem się obronić. Nigdy jakoś nie byłem prowodyrem, tak, i zawsze wychodziłem, że tak powiem, obronną ręką. Ale tak jak mówię, no, boks pomógł na pewno mi wyjść parę razy z opresji i wyszedłem zwycięsko. Także dzięki za zapytania. Ja zapraszam do następnego odcinka Andrzej Fofora to the next level. W następnym odcinku na pewno więcej, jeżeli chodzi o moje treningi. I może już powiem coś o mojej następnej walce, bo coś się rysuje. Także serdecznie pozdrawiam, Andrzej Fofara to the next level.